Kochani, witam w tą słoneczną środę tutaj w Niemczech, w Nordrhein-Westfalen. Jest bardzo ładna pogoda. I chciałabym dzisiaj zacząć czytanie tej książeczki Babilon czy Jerozolima od aspektu politycznego. To jest trzeci rozdział tej książki i myślę, że jest ważny, żeby po prostu sobie wyimaginować, jakie perspektywy związane są z politycznymi ruchami. Zaczynajmy ja więc. Różne organizacje na całym świecie zmierzają ku wspólnemu celowi, stworzeniu globalnego rządu, na rzecz którego narody dla wspólnego dobra zrezygnują ze swojej suwerenności, i który sprawi, iż nie będziemy już dostrzegać, że w pierwszym rzędzie jesteśmy obywatelami odrębnych krajów, lecz obywatelami i współmieszkańcami wielkiej globalnej wioski Ziemi. Oto niektóre z organizacji pracujących w różnych okresach na osiągnięcie tego celu. Rada Stosunków z Zagranicą, CFR, Instytut Spraw Zagranicznych, The Institute of International Affairs, HA, Komisja Trilateralna, Trójstronna, Grupa Bilderberga, Klub Rzymski, Organizacja Narodów Zjednoczonych i potem Stowarzyszenie Konstytucji Światowej i Parlamentu, nazywanego po angielsku The World Constitution and Parliament Association. Wymieniamy zaledwie kilka najważniejszych struktur o charakterze poniekąd politycznym, używających swych wpływów i prestiżu, by przygotować świat do koncepcji powołania światowego rządu. Wszystkie one w taki czy inny sposób starają się forsować rozważanie problemów ludzkości w bardzo globalnym wymiarze. Rzecz jasna, nie wszyscy członkowie tych organizacji są ludźmi złymi, których ambicje wpływają z odstraszających i złowieszczących motywacji, choć niektórzy faktycznie mają ambicje, by posiąść większe wpływy i władzę. Powszechnie jest raczej szereg takich pragnień, by poprawić światową rzeczywistość. Te osoby wierzą prawdziwie, że aby to osiągnąć, należy utworzyć strukturę globalną, która będzie w stanie uporać się z przeszkodami na pozór nie do pokonania. Problem w tym, że dążąc do rozwiązania owych spraw w oparciu o własną mądrość i siłę, ludzie sprawujący władzę w coraz większym stopniu stają się pionkami w rękach diabła, który bez ich wiedzy i świadomości realizuje własne dalekosiężne zamiary dotyczące przyszłości planety Ziemi, jak mówi Biblia. W drugim liście do Tesaloniczan, rozdziale drugim, wersie siódmym pisze: „Tajemna moc nieprawości już działa”. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z tych organizacji. Rada Stosunków z Zagranicą, CFR. The Shadows of Power, Cienie Władzy, James Perloff pisze: zanim jeszcze podjęto w Senacie odpowiednią uchwałę wiadomości o sprzeciwie wobec utworzenia Ligi Narodów, dotarły do kolonela House'a, członków Senackiej Komisji Badawczej oraz innych internacjonalistów amerykańskich, zbranych w Paryżu, stało się oczywiste, że Ameryka nie włączy się w proces tworzenia rządu światowego, dopóki nie uczyni się czegoś, by zmienić panujący klimat przekonań. Pod kierunkiem House ludzie ci, wspólnie z niektórymi członkami delegacji brytyjskiej, odbyli podczas konferencji serię spotkań 30 maja 1919 roku na obiedzie w Majestic Hotel,
postanowiono uformować Instytut Spraw Zagranicznych IIA. Miał on posiadać dwie filiale, jedną w Stanach Zjednoczonych, drugą w Anglii. Filiala amerykańska została zarejestrowana 29 lipca 1921 roku w Nowym Jorku jako Rada Stosunków z Zagranicą CFR. Colonel House był rzecz jasna jednym z jej współtwórców. Filia brytyjska była znana jako The Royal Institute of International Affairs, Królewska Instytucja Spraw Zagranicznych. Założyciele CFR zostali wyznaczeni do specjalnych celów w ich stowarzyszeniu z J.P. Morgan i spółką. Dr. Carol Quigley określił CFR jako frontową grupę popierającą J.P. Morgan i spółkę, związaną z bardzo małą grupą American Round Table, amerykańskiego okrągłego stołu. Perloff pisze, cytuję, pierwszym prezesem CFR był John Davis, osobisty adwokat J.P. Morgana i twórca prawdziwej fortuny. Zastępcą prezesa był Paul Cravat, którego firma prawnicza również reprezentowała interesy Morgana. Wspólnik Russell Leftinger został później pierwszym przewodniczącym rady. Mimo, że interesy Morgana zdominowały CFR w okresie jego wczesnej działalności, centrum wpływów stopniowo przesunęło się w stronę Rockefellerów na czele z Davidem Rockefellerem, przewodniczącym rady w latach 1970 do 1985. Nie ma wątpliwości, że najniższe struktury rady w niczym nie przypominają tajnego stowarzyszenia. Dr. Quigley, sam będąc członkiem CFR, nazywał ją frontową grupą, podczas gdy historyk Arthur Schlesinger Jr. mówił o niej jako o frontowej organizacji. Ważne jest właściwe zrozumienie tych określeń. W mało znanej biografii najpotężniejszych rodzin w Ameryce, The Rockefeller File, Gary Allen pisze, cytuję, członkowie rodziny skrywają fakt posiadania światowej władzy politycznej za zasłoną wielu idealistycznych, niewiele znaczących frazesów i ukrywają swoje prawdziwe zamiary za zbiorem zaszyfrowanych zwrotów. Obecnie ulubionym staje się porządek nowego świata. To wyrażenie jest również stare jak diabelski schemat sekretnego towarzystwa z XVIII wieku zwanego Illuminati. Jako że Novus Ordo Seclorum w rzeczywistości porządek nowego świata stanowi tłumaczenie ujawnionego celu Illuminati. Nic dziwnego, że Meldrum Thompson Jr., był gubernator New Hampshire, rekomendując książę Perloffa, pisze, jeśli chcemy uniknąć katastrofy powstania jednego rządu światowego, jeśli pragniemy zachować naszą bezcenną narodowość, suwerenność i żyć przez cały czas jako ludzie wolni, to każdy Amerykanin powinien obowiązkowo przeczytać The Shadows of Power, Ciernie Władzy. Kim jest komisja trilateralna, trójstronna? W 1973 roku David Rockefeller zwrócił się do 200 członków, bankierów, biznesmenów, polityków i przywódców związkowych całego świata, by utworzyli wraz z nim komisję trilateralną. Zbigniew Brzeziński, to był Polak, był narodowy doradca tzw. bezpieczeństwa prezydenta Jimmy Cartera, został pierwszym przewodniczącym tej komisji. Brzeziński, który w tym czasie był już członkiem CFR, napisał w oficjalnym dzienniku Foreign Affairs, Sprawy Zagraniczne, nie jest prawdopodobne, by świat zjednoczył się ochoczo w oparciu o zwykłą ideologię czy superrząd. Jedyną nadzieją stanowi powszechna troska o jego przetrwanie. Obecnie ramy Atlantyku są zbyt wąskie,
by objąć mnóstwo wyzwań i możliwości, które stają przed społecznością międzynarodową. Świadomość tego wszystkiego skłania do wysunięcia propozycji, by czynne promowanie owej współpracy trilateralnej stało się priorytetem polityki Stanów Zjednoczonych Ameryki. W swej książce Between Two Ages, na pograniczu dwóch wieków, Zbigniew Brzeziński starał się udowodnić, że narodowa suwerenność nie pozostaje już dłużej aktualną formułą oraz, że marksizm reprezentuje dalszą niezbędną i twórczą fazę w dojrzewaniu ludzkiej wizji uniwersalnej. Raz po raz pierwszy i raz po raz następny dostrzegamy, wyrażany przez wszystkich tych ludzi atak na suwerenność czy narodowość, które stworzył Bóg, by uniemożliwić horyzontalną jedność całego rodzaju ludzkiego. Boża bariera narodowości musi zostać przezwyciężona na rzecz porządku nowego świata, w którym obywatele, nawet jeśli nie będą się posługiwać jednym językiem, zostaną zmuszeni do uświadomienia sobie, że w pierwszym rzędzie są obywatelami globalnej wioski – Ziemi. Profesor Richard Gardner, który jest członkiem Rady Stosunków z Zagranicą CFR i Komisji Trylateralnej, napisał w dzienniku Ready Foreign Affairs, sprawy zagraniczne, cytuję: należy zaprzestać prób natychmiastowego ustanowienia rządu światowego, wywierając presję na narodową suwerenność, powodując jej zacieranie, da się ostatecznie osiągnąć więcej niż anachronicznym frontalnym atakiem. W cytatach z następnych stron to ta sama idea: koniec z narodowością, niech żyje nowa świadomość światowa, wyrażona jest również formuła. W artykule rzecznika CFR zamieszczonego w dzienniku Ready for Foreign Affairs z grudnia 1992 roku czytamy, cytuję: oczywiście jest, że nie nastanie pokój ani dobrobyt, dopóki ludzkość będzie podzielona na 50 czy 60 niezależnych państw. Równie oczywiste jest, że nie będzie stałego postępu cywilizacji czy stabilnych rządów w bardziej zacofanych krajach, dopóki nie zostanie stworzony pewien rodzaj systemu międzynarodowego, który zakończy dyplomatyczne zmagania, próbujące zapewnić bezpieczeństwo każdemu narodowi. Prawdziwym dzisiejszym problemem jest rząd światowy. Na tym zakończę tę pierwszą część tych aspektów politycznych i zapraszam na następną część, gdzie będziemy czytać o Klubie Rzymskim, grupie Bilderberga, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Życzę Wam przyjemnego dnia i naprawdę przyjemnej środy i do następnego razu. Wasza Liwa.